Hej, 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 z tej strony Oni Transforman, witam Was na moim kanale. Dzisiaj parę słów na temat subiektywnych recenzji piwa i błędów, które mi zarzucaliście. Część z widzów zarzuciła mi, że nalewam piwo zbyt delikatnie do szklanek w trakcie moich subiektywnych testów, że nie robił piany. Macie rację częściowo tylko, ponieważ jak już sam nawet Koper w swoim teście, w swoim kursie sensorycznym mówił w trzeciej części, że piwo w trakcie konkursów PSPD rozlewane jest na 5 szklanek. 4 szklanki do oceny smaku, zapachu, koloru i 5 do oceny piany. Te pierwsze 4 nalewane są maksymalnie bez piany, czyli minimalna ilość piany, żeby przyspieszyć samą ocenę piwa. Natomiast ta 5 szklanka nalewana jest w wysokości 20 cm, żeby maksymalnie zbudzić pianę. Tak więc mieliście rację częściowo. Uznajmy, że jest remis, że ja nie miałem racji i wy nie mieliście racji. Cóż więcej, tak jak widzicie, obiecałem, że będą filmiki w lipcu na bieżąco. Staram się robić je codziennie, nie zawsze to się uda pewnie, ale póki co, dopóki mam pomysły, czas i energię, to będziemy to robić. Na razie ja jeszcze nagrywam z Lublina, dlatego robię to przez komórkę. Jakoś nie zachwyca, ale lepsze takie niż żadne. A tym sposobem dotrzymuję słowa i zaczęło się robić tak, jak miało być, czyli od lipca ruszyliśmy z kopyta. Niedługo pojawią się nowe recenzje piw. Będą to recenzje zarówno piw kraftowych, tak samo jak i piw koncernowych. No i może coś śmiesznego, zobaczymy, jak mnie wynapchnie, w którym kierunku. Mam nadzieję, że to wszystko się jakoś fajnie rozkręci. Mam do Was prośbę, dawajcie łapki w górę, rozsyłajcie moje filmy, budujmy ten kanał, bo no, w tej chwili na 1200 widzów jest oglądalność poniżej 10%. Nie jest to za wesoło, już o tym kiedyś mówiłem. Wiem, że to jest moja wina, brak mojej systematyczności, postaram się to zmienić. I no, mam nadzieję, że mnie w tym wesprzecie. Trzymajcie się, hej!